sali wystaw czasowych Muzeum Filuministycznego w Bystrzycy Kłodzkiej odbył się wernisaż wystawy prac plastycznych wykonanych w technice akwareli autorstwa Konstantego Zielińskiego. Bardzo często organizujemy wystawy poświęcone artystom, którzy żyją bądź żyli i tworzyli na terenie ziemi kłodzkiej. Wprawdzie muzeum zajmuje się głównie historią niecenia ognia, czyli filumenistyką, ale ze względu na to, że tutaj u nas na naszym terenie jest spore zapotrzebowanie na oglądanie różnego rodzaju sztuki, także mamy taką niewielką galerię, w której cyklicznie prezentujemy malarstwo, fotografie artystów mieszkających na naszym terenie. Konstanty Zieliński jest mieszkańcem Szczytnej i znany jest jako artysta sztuki grawerowania szkła artystycznego, za co został wyróżniony w międzynarodowym konkursie szkła artystycznego w Kanazawie w Japonii. A gdzie się narodziło właśnie coś takiego, że pan postanowił, że będzie malować? Już od początku wydaje mi się, że bardzo, bardzo wcześnie w ogóle rysowałem, lubiłem rysować, strugać, rysować w ogóle cokolwiek. Dawało mi to przyjemność, a tak bardziej akwarelą zainteresowałem się, gdy syn dostał się do rzemiosł artystycznych w Jeleniej Górze. No i po prostu zachęcając go do malowania, razem po prostu było nam przyjemniej malować, spędzać wieczory razem malować. Na ekspozycji zaprezentowano kilkadziesiąt prac malarskich wykonanych w technice akwarelowej, które powstały głównie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Walorem przygotowanej w muzeum wystawy jest fakt, iż prace artysty nie były jeszcze nigdy prezentowane na wystawie monograficznej. Z dużym zaciekawieniem wystawę oglądała grupa osób, która przybyła na ten wernisaż. Obrazy są takie nietypowe i można ujrzeć w nich inny pogląd na malarstwo niż u większości. Ciekawe prace. No warto było przyjechać, zobaczyć takie spojrzenie artysty, innym okiem spojrzenie na świat. Co takiego tutaj ciekawego pan dostrzega? No to ciekawe przede wszystkim jest bardzo pięknie wszystko kolorystycznie rozegrane. Na przykład ta praca jest szczególnie piękna, ta czerni w tej zieleni. To nie jest takie proste zestawić. Ponadto już się kolegi Zielińskiego dopytywałem, jakimi on farbami to maluje. Okazuje się, że zwykłymi szkolnymi farbkami. Jest to, wie pan, no to w ogóle fenomen, bo ludzie kupują sobie jakieś cudowne, drogie farby i efektem, powiedzmy, kiedy on zwykłymi szkolnymi farbkami maluje, wie pan. Pracę malowałem normalnymi, podstawowymi farbkami, ośmiokolorowymi, czy 12 nawet. No bo to te są najbardziej dostępne i po prostu można z nich po prostu bardzo dobrze korzystać. A skąd pan czerpał wzorce? Czy to jest wyobraźnia tylko i wyłącznie? Jest to głównie z wyobraźni malowane. No i pewne rzeczy zauważone, powiedzmy jakieś fragmenty architektury. No i powiedzmy częściowo przetworzone w trakcie malowania. Ja widzę, że w tych obrazach próbował pan wydobyć też przestrzeń. Tak, właśnie mnie o to głównie chodzi, uzyskać prostym sposobem w miarę dość taką głębię obrazu. Zauważyłem, że te prace nie są nasycone tak bardzo barwami. Jestem oszczędny w kolorze, bardziej lubię takie barwy bardziej stonowane. Jakby wydaje mi się, że mniej błędów w tym momencie popełniam, raczej nie używam bardzo, bardzo takich jaskrawych kolorów, tylko mocno wymieszane. Przez cały luty do początku marca będzie można obejrzeć tę właśnie wystawę, natomiast później będziemy prezentować fotografię autorstwa również mieszkanki tego terenu, pani Marleny Solskiej. I to 8 marca akurat ta wystawa będzie tutaj u nas gościć, także serdecznie zapraszam. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.